Wchodzą dwie blondynki do restauracji, zamawiają herbatę i wyciągają swoje kanapki. Przychodzi kelner i mówi: przepraszam, ale nie wolno tutaj jeść swoich kanapek. Blondynki patrzą na siebie i zamieniają się kanapkami. A dlaczego papier toaletowy się rozwija? Bo nie chce zostać w tyle. Jest sobie małżeństwo długie stażem. Żona namawia męża na wyjście do restauracji. Ten długo się wzbrania, ale w końcu ulega. Wchodzą do knajpy, na wejściu szatniarz mówi: dzień dobry, pani Kaziu. Żona: ten facet cię zna? No co ty, kochanie, to jakaś pomyłka. No dobra, siadają do stolika, podchodzi kelner: dzień dobry, pani Kaziu, dla pana to co zwykle? Żona jest oburzona: tu cię jednak znają. Kochanie, absolutnie, musiał mnie z kimś pomylić. Zbliża się północ, na scenę wchodzi stripteaserka, rozbiera się prawie do naga, a prowadzący pyta: kto z naszej Lolitki zdejmie majteczki? A cała sala zaczyna skandować: panie Kaziu, panie Kaziu. Żona jest wściekła. Zgarnęła męża za fraki, wyciągnęła z knajpy, zapakowała do taksówki i po drodze bluzga na niego ile wlezie. Nagle kierowca odwraca się i mówi: panie Kaziu, ale takiej brzydkiej i pyskatej kurwy to żeśmy jeszcze chyba nie wieźli. W lesie zajączek założył sklep. Przyszedł do niego niedźwiedź, który też miał sklep, ale bał się konkurencji, więc próbował zastraszyć zajączka. Zając, przyjdę tu 3 razy, a jak kiedyś nie będzie tego, co chcę, to ci sklep podpalę. Niedźwiedź na drugi dzień przychodzi i mówi: dawaj, zając, 20 kg łabędziego pierza. No to zając biegnie do piwnicy i niesie 20 kg pierza. Wkurzony niedźwiedź bierze towar i wychodzi. Następnego dnia wraca: poproszę mleko w proszku. A zając spod lady wyciąga mleko i podaje misiowi. Trzeciego dnia do sklepu wchodzi ucieszony niedźwiedź i mówi: 2 kg nichuj ja poproszę. Zdziwiony zając myśli chwilę, potem mówi: niedźwiedź, chodź za mną. Weszli na zaplecze i zając gasi światło i pyta: niedźwiedź, widzisz coś? Nichuj ja. No to bierz 2 kg i spierdalaj z tym nichuja. Do sklepu zoologicznego w markecie wchodzi mężczyzna i mówi: dzień dobry, poproszę tego stepującego żółwia. O cholera, znowu zapomniałem grzałkę wyłączyć. W środku nocy pijany mąż wraca do domu, otwiera mu żona i krzyczy: o której ty do domu wracasz? Ale zaraz, 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 jakie wracasz, ja tylko po gitarę wpadłem. Zosiu, czemu jesteś taka przygnębiona? No bo moja siostra twierdzi, że jestem wścibska. Powiedziała ci to? Nie, przeczytałam w jej pamiętniku. Zmarł znany kardiolog i urządzono mu bardzo uroczysty pogrzeb. Podczas ceremonii za trumną ustawione było ogromne serce, no bo był kardiologiem. Całe to serce było pokryte kwiatami. Kiedy skończyły się przemówienia i modlitwy, serce otworzyło się i trumna wjechała do środka. Następnie piękne serce się zamknęło i tak ciało doktora pozostało w nim na zawsze. W tym momencie ktoś z obecnych wybuchnął głośnym śmiechem. Wszystkie oczy zwróciły się na niego, więc powiedział: bardzo przepraszam, ale wyobraziłem sobie swój pogrzeb. Jestem ginekologiem. W środku nocy policjant zatrzymuje na ulicy pijanego mężczyznę. A dokąd to? Idę słuchać kazania. A kto o drugiej w nocy wygłasza kazania? Moja żona. Trwa lekcja w szkole. Wchodzi Jasio do klasy i krzyczy: siema! Wkurzona nauczycielka mówi do Jasia: Jasiu, wejdź jeszcze raz do klasy i zrób to tak samo jak twój tatuś, kiedy wraca z pracy do domu, dobrze? No dobrze, Jasiu wychodzi z klasy, po chwili otwiera drzwi z buta i krzyczy: co jest, kurwa, nie spodziewałaś się tak wcześnie? No a skoro jesteśmy już w szkole, no to Jasio mówi do nauczycielki: proszę pani, nie chcę pani straszyć, ale mój tata wczoraj powiedział: jeszcze jedna pała i ktoś dostanie w pierdol. Rozmawiają sobie dwie blondynki. Cześć, wiesz, robiłam wczoraj test ciążowy. O, i co, trudne były pytania? Polak, Niemiec i Rusek siedzą w piekle. Przychodzi do nich diabeł i mówi, że mają szansę wydostania się stamtąd, ale muszą wykonać 3 zadania. Pierwsze.
przejść przez most pod ostrzałem. Drugie, podać rękę niedźwiedziowi. Trzecie, przelecieć Indiankę. Jako pierwszy ruszył Niemiec, ale zanim zdążył dojść do połowy mostu, poległ od kul. Drugi ruszył Rosjanin, ale podobnie jak Niemiec, nie dotarł do końca mostu. Wreszcie przyszła kolej na Polaka. Ten ruszył, przebiegł most, wchodzi do klatki z niedźwiedziem. Nagle unoszą się tumany kurzu, słychać odgłosy bijatyki, ryk niedźwiedzia i nagle zapada martwa cisza. Z klatki z niedźwiedziem wychodzi Polak i pyta diabła: stary, powiedz mi jeszcze, gdzie jest ta Indianka, której miałem podać rękę? Sorry. Facet narąbany w knajpie postanowił kupić sobie jeszcze ćwiarteczkę wódki do domu. Było późno, więc chciał po cichutku wejść, żeby nie zbudzić żony. Przed domem wsadził sobie ćwiartkę do tylnej kieszeni w spodniach, a że był tak nawalony, to przed samym mieszkaniem potknął się i wypieprzył. Rozbił flaszkę i pokaleczył sobie tyłek, więc szybko, cichutko do domu i prosto na palcach do łazienki, żeby zrobić opatrunek, no i żeby nie zakrwawić pościeli. Ściągnął sobie spodnie, wypiął zakrwawiony tyłek w stronę lustra i robi opatrunek. Zakłada plastry, jeden, drugi, trzeci i tak dalej, pokleił całe dupsko i położył się cichutko do łóżka. Rano żona z mordą budzi go. Ty cholerny pijaku pieprzony, nie dość, że przychodzisz nad ranem do domu pijany, to jeszcze cała kołdra we krwi. A już nie wiem do cholery, na co te plastry na tym lustrze poprzyklejałeś. Mama dała Jasiowi ostatnie 50 zł na zakupy, bo do wypłaty były jeszcze 2 tygodnie. I mówi: Jasiu, idź kup chleb, margarynę i kawałek sera. Resztę pieniążków przynieś do domu. Jasiek poszedł do sklepu, ale po drodze spodobał mu się super misio, który kosztował całe 50 zł. Kupił misia i pędzi do domu. Matka na to: Jasiu, coś ty zrobił. Natychmiast idź i sprzedaj tego misia. Jasiek bez namysłu poszedł opchnąć misia się sąsiadce. Wchodzi do jej mieszkania, a sąsiadka w łóżku z jakimś obcym facetem. Nagle rozlega się pukanie do drzwi. Sąsiadka przestraszona wpycha faceta razem z Jasiem do szafy. Jasiek w szafie do faceta: panie, kup pan misia. Facet: spadaj chłopcze. Jasio: bo będę krzyczał. Facet: masz 5 dych i siedź cicho. Jasio: oddaj misia. Facet: nie oddam. Jasio: oddaj, bo będę krzyczał. Sytuacja powtórzyła się paręnaście razy. Jasiu zarobił bardzo dużo pieniędzy, wraca do domu z zakupami, kawior, krewetki, szynka i cała fura pieniędzy. Matka do Jasia: Jasiu, ty chyba bank obrabowałeś. Idź do księdza i się wyspowiadaj. No dobrze, Jasiek poszedł do kościoła, podchodzi do konfesjonału i mówi: dzień dobry, proszę księdza, ja w sprawie misia. Spierdalaj, nie mam już kasy. Dwóm przyjaciółkom po bardzo długich namowach udało się wreszcie przekonać mężów, żeby zostali w domu, a one same wychodzą na kolację do knajpy, żeby sobie przypomnieć dawne czasy. Po zabawnie spędzonym wieczorze, 2 butelkach białego wina, szampanie i buteleczce wódki, opuszczają knajpę całkowicie pijane. W drodze powrotnej obie nachodzi nagła potrzeba. Może dlatego, że dużo wypiły. Nie wiedząc, gdzie iść się wysikać, jedna mówi do drugiej: wejdźmy na cmentarz. Tam na pewno nikogo nie będzie. Wchodzą na cmentarz. Najpierw jedna ściąga majtki, sika, wyciera się tymi majtkami i oczywiście je wyrzuca. Widząc to, druga od razu przypomina sobie, że ma bardzo drogą bieliznę, którą dostała od męża i szkoda byłoby ją wyrzucić. Ściąga więc majtki, wkłada je do kieszeni, sika i zrywa kokardę z pierwszego lepszego wieńca, żeby się podetrzeć. Na drugi dzień mąż pierwszej dzwoni do męża drugiej. Jurek, nawet sobie nie wyobrażasz, co się stało. Koniec mojego małżeństwa. Dlaczego? Moja żona wróciła o 5 rano kompletnie pijana i na dodatek bez majtek. Od razu wywaliłem ją z domu. Marek, to jeszcze nic. Wiesz, co wykombinowała moja? Nie tylko przyszła pijana, bez majtek, a
ale miała wsadzoną wstążkę w tyłek z czerwonym napisem „Nigdy cię nie zapomnimy, Łukasz, Ignaś, Stasiek i pozostali przyjaciele z siłowni”. Dwie blondynki oglądają telewizję, jedna mówi do drugiej: „Patrz, Benedykt XVI”. Na to druga odpowiada: „A Kubica który?” Mały Jasio przyszedł do mamy i mówi: „Mamo, słuchaj, widziałem dzisiaj tatusia z ciocią Basią w garażu. Wiesz, najpierw tatuś ją pocałował, potem ściągnął jej bluzkę, potem ona pomogła mu zdjąć spodnie, a potem... Wystarczy, Jasiu, ta historia jest na tyle ciekawa, że chciałabym, żeby się opowiedział również tatusiowi przy kolacji. Jestem ciekawa jego miny, kiedy to usłyszy”. Przy kolacji mama prosi Jasia o opowiedzenie historii. No więc... Widziałem dzisiaj tatusia z ciocią Basią w garażu. Najpierw tatuś ją pocałował, potem tatuś ściągnął jej bluzkę, potem ona pomogła mu zdjąć spodnie, a potem razem robili to samo, co ty, mamusiu, robiłaś z wujkiem Karolem, kiedy tatuś był w delegacji. Mały Jasio ma urodziny i wypatruje przez okno gości. Nagle mówi do mamy: „Mamo, wujek i ciocia idą”. Nie mówi się wujek i ciocia, tylko wujostwo. No dobra, wygląda dalej przez okno. „Mamo, mamo, kuzyn i kuzynka idą”. Jasiu, nie mówi się kuzyn i kuzynka, tylko kuzynostwo. No dobra, patrzy dalej i zauważył babcię i dziadka, więc mówi do mamy: „Mamo, dziadostwo idzie”. Listonosz pewnego małego miasteczka odchodzi na emeryturę, a mieszkańcy postanowili go pożegnać, jakoś tak fajnie, każdy na swój sposób. Przychodzi do pierwszego domu, a tam otwiera mu facet, bierze listy i daje mu 200 zł. W drugim domu dostaje pudełko kubańskich cygar. W trzecim butelkę dobrej whisky. Przychodzi do czwartego domu, otwiera mu odziana skąpo, ponętna blondynka. Patrzy na niego kocim wzrokiem i zaciąga do sypialni. 1, 2, 3, 4 razy. Po wszystkim kobieta przygotowuje mu wspaniałe danie. Piękny obiad. Na sam koniec podaje mu kawę i banknot 10-złotowy. Listonosz, z lekka zblazowany, drapie się po głowie. To, co pani dla mnie zrobiła, było wspaniałe, ale po co mi te 10 złotych? Zastanawiałam się, co panu dać w związku z pana odejściem na emeryturę. Mąż mi doradził. Pierdol go, daj mu dychę. A posiłek to już sama wymyśliłam. Dziękuję za wspólne wysłuchanie kawałów. Jeżeli znacie jakiś fajny kawał, dawajcie go w komentarzach pod filmem. Niebawem następny odcinek.